Do windy stojącej na parterze 12-piętrowego budynku wsiadło 7 osób. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wszystkie osoby wysiadły na tym samym piętrze. W zadaniu wykorzystamy klasyczną definicję prawdopodobieństwa, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc zbioru A przez moc zbioru omega. Zaczniemy od wyznaczenia mocy omegi. Najczęściej informacje do mocy omegi znajdują się w pierwszym zdaniu. U nas mamy informację taką, że do windy stojącej na parterze 12-piętrowego budynku wsiadło 7 osób, czyli mamy 12 pięter i 7 osób. I zastanawiamy się, na ile sposobów mogły wysiąść z windy. Moc omegi obliczymy wykorzystując regułę mnożenia. Zastanawiamy się, na ile sposobów 7 osób mogło wysiąść z windy. Pytanie pierwsze jest takie, czy kolejność wysiadania ma tutaj znaczenie. To znaczy, jeżeli mam dwie osoby i pierwsza z nich wysiądzie na piętrze drugim, a druga na przykład na piętrze ósmym, czy to jest to samo, jeżeli wysiadłyby w odwrotnej kolejności? Oczywiście są to dwa różne zdarzenia, więc tutaj kolejność ma znaczenie, więc tworzymy ciągi. Możemy więc wykorzystać regułę mnożenia. Mamy 7 osób, więc rysujemy 7 kresek. Pierwsza kreska obrazuje pierwszą osobę. Zastanawiamy się, na ile sposobów ta pierwsza osoba mogła wysiąść z windy. Pięter było 12, więc może wysiąść na 12 sposobów. Nie ma informacji, że dwie osoby nie mogą wysiąść na tym samym piętrze. W związku z tym kolejna osoba również może wysiąść na 12 sposobów. Kolejna również na 12 i tak dalej. Następnie poszczególne wyniki ze sobą mnożymy i dostajemy 12 do potęgi siódmej. Teraz zajmiemy się mocą zbioru A. Obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia, że wszystkie osoby wysiadły na tym samym piętrze. Nadal osób mamy 7. Pierwsza osoba może wysiąść z windy na sposobów 12, bo tyle było pięter. Ponieważ druga osoba musi wysiąść na tym samym piętrze, na którym wysiadła osoba numer 1, to ona ma już tylko jedną możliwość. Ona musi dostosować się do osoby numer 1. Kolejna osoba również musi wysiąść na tym samym piętrze, czyli też ma tylko jedną możliwość i tak dalej. Nasze wyniki mnożymy, dostajemy 12. Teraz już tylko wystarczy podstawić do wzoru. Moc zbioru A to jest 12, moc zbioru omega 12 do potęgi siódmej. Po skróceniu w liczniku zostanie nam 1, a w mianowniku 12 do potęgi szóstej.